Paweł, kosty są policzone. Mamy 15 lat. Dobrze. No dobra. Jeszcze czekamy na ojca Pawła. Szybko mówię. Będzie do Betlejmy. O, z grabowca? Chyba tak. Muszę się przyznać, że
Ilekroć przychodzi mi witać biskupa w naszej bazylice, to zawsze spotyka mnie taka trudność. Bo jak witać gospodarza w jego własnym domu? Bo przecież jesteśmy w Twoim drugim kościele, księże biskupie, po koszalińskiej katedrze. Jesteśmy w naszej przepięknej bazylice kołobrzeskiej, w której, która została zbudowana na ziemiach, które możemy nazwać z całą pewnością kolebką chrześcijaństwa w naszym kraju, bo to właśnie tutaj Twój poprzednik, biskup Reinberg, w roku 1000 zbudował pierwszą kołobrzeską diecezję. To w tym domu, w tej świątyni spoczywa pierwszy biskup koszalińsko-kołobrzeski, kardynał Ignacy Jerzy. Bardzo się cieszymy, że jesteś w tym świętym miejscu. I Pan Bóg też jakoś zadbał o to, żeby tą moją trudność przezwyciężyć dzisiaj. I nie musiałem przygotowywać żadnego powitania, bo liturgia słowa jest chyba najpiękniejszym powitaniem, jakie może dzisiaj wybrzmieć w tej świątyni. W pierwszym czytaniu usłyszymy słowa: Pan Bóg rzekł do Abrahama: wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej i z Twego domu, Twego ojca, do kraju, który Ci ukaże. Będę Ci błogosławił i Twoje imię rozsławię, a Ty staniesz się błogosławieństwem. Księże biskupie, czyż to nie są słowa o Tobie? Ciebie też Pan Bóg powołał z Twojej ziemi rodzinnej, z domu Twojego ojca. Posłużył się papieżem Franciszkiem i posłał Cię do naszego kraju, kraju koszalińsko-kołobrzeskiego. I życzymy Ci, żeby ta druga część tego tekstu też stała się rzeczywistością, żeby stał się błogosławieństwem dla Twojej nowej ziemi. Ale to nie będzie łatwe, bo w drugim czytaniu, czytaniu z listu świętego Pawła Apostoła do swojego umiłowanego ucznia, do biskupa Tymoteusza, tak jak Ty jesteś biskupem, powiedział mu: najdroższy, weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą. Księże biskupie, w Twoim zawołaniu masz słowa ut unum sint. Obiecuję Ci dzisiaj we własnym imieniu, w imieniu kapłanów i ludu Bożego, że będziemy jedno. Będziemy jedno z Tobą wtedy, kiedy będziesz brał udział w trudach i przeciwnościach głoszenia Ewangelii w Twojej nowej ziemi. I trzecia rzecz, kiedy się dowiedziałem, że będzie ten dzisiejszy ingres, oczywiście sięgnąłem do internetu, jak to robi teraz wielu ludzi, żeby zobaczyć, jak to się wita biskupa w konkatedrze. Konkatedr w Polsce jest 16 w tej chwili. Oczywiście niewiele się dowiedziałem z tych różnych tam tekstów czy filmów. Potem się okazało, że Pan Bóg sam zadbał o powitanie tymi pięknymi słowami, ale zauważyłem, że oczywiście wszyscy biskupi mają najpierw ingres w katedrze, a potem przyjeżdżają do konkatedry, tak jak Ty to czynisz. Ale czasami to jest tak, że biskup przyjeżdża po tygodniu, jeszcze inny po miesiącu, a nawet zdarzyło się, że po 3 miesiącach przyjechał biskup do swojej konkatedry. My na Ciebie nie musieliśmy czekać nawet jednego dnia. Wczoraj był ingres w Koszalinie, dzisiaj jesteś razem z nami i za to też jesteśmy Ci bardzo wdzięczni. Księże biskupie, bądź błogosławieństwem dla naszej ziemi. My obiecujemy, że będziemy z Tobą, kiedy będziesz się trudził w głoszeniu Ewangelii. I dziękujemy. Jesteśmy Ci bardzo wdzięczni za to, że nie musieliśmy na Ciebie czekać nawet jednego dnia. Bracia i siostry, teraz chcę powitać tych, którzy są razem z nami, a więc przedstawicieli władz. Witam pana posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Czesława Hoca. Witam, jest z nami też pani wiceprezydent miasta Kołobrzeg, pani Ewa Pełechata. Witam przedstawicieli starostwa, przewodniczących rad miasta i powiatu. Witam przedstawicieli służb mundurowych. Witam was wszystkich, bracia i siostry. Witam moich współbraci kapłanów i osoby życia konsekrowanego. Witam zarówno moich parafian, jak i wszystkich gości, turystów i kuracjuszy, a wśród gości serdecznie witam najbliższych księdza biskupa Zbigniewa, jego rodzinę, jego przyjaciół, którzy są tutaj dzisiaj z nami. A teraz zapraszam panią Katarzynę i pana Piotra, którzy chcą w imieniu parafian i kołobrzeżan przywitać dzisiaj księdza biskupa.
Może wtedy, gdy wszedłeś w ciszę kościoła, z rozpędzonej na oślep ulicy. Może wtedy, gdy wzrokiem ściągałeś gwiazdy. Może wtedy, gdy ktoś ratunku krzyczał. Może wtedy, jak wiatr powiew, szept Pana serdecznie słyszałeś. Pójdź za mną, żniwo bieleje, a robotników wciąż jeszcze mało. Tym fragmentem wiersza pod tytułem Pójdź za mną księdza Henryka Szydlika chcielibyśmy Cię powitać, czcigodny księże biskupie, w Twoim kościele konkatedralnym w Kołobrzeskiej Bazylice, która dla nas, parafian, jest domem. Domem, który niektórzy z nas pod czujnym okiem pierwszego proboszcza naszej parafii, świętej pamięci księdza prałata Józefa Słomskiego, pomagali odbudować. Własnymi rękami pomagali stworzyć tą świętą przestrzeń. Domem, który tworzymy jako wspólnota, mocna modlitwą i zjednoczona przy łamaniu chleba. Domem, którego częścią stałeś się niespełna rok temu, gdy witaliśmy Cię jako biskupa koadiutora. Cytowany wiersz mówi o powołaniu. O tym początku, kiedy jak inni kapłani odpowiedziałeś tak, Panie, i poszedłeś drogą, którą On dla Ciebie wybrał. On wie, że Jego drogi są trudne i choć z założenia proste, prowadzące do nieba, to równocześnie kręte i kamieniste, biegnące przez wyzwania codziennej kapłańskiej posługi. Dzisiaj jesteś tutaj, na koszalińsko-kołobrzeskiej ziemi. Szept Pana geograficznie nie tak daleko Cię zaprowadził. Gdańsk, Twoje rodzinne miasto, leży nad tym samym pięknym Bałtykiem. Ale duchowo, od kleryka zagubionego w korytarzach seminarium, doprowadził Cię aż do sakry biskupiej i postawił w tym historycznie bogatym miejscu jako głowę naszego lokalnego kościoła. Wielkie zadania zostają nałożone na ramiona Jego Eminencji. Jak mówił arcybiskup Wyszyński z okazji ingresu, zadaniem moim jest chrzcić, bierzmować, konsekrować, święcić, ofiarować, nauczać i sądzić. Ale ufni jesteśmy, że na chwałę Bożą i ku Bożemu rozwojowi naszej diecezji podoła ksiądz tym obowiązkom. Nasz uśmiechnięty biskup Ignacy Jerzy lubił powtarzać, że imię jego znaczy ogień. Jako swoje zawołanie biskupie przyjął słowa Veni ignem mittere. Przyszedłem rzucić ogień. I te tak bardzo do niego pasujące słowa były dokładnie na to miejsce i na tamten czas. Budowany od nowa kościół lokalny, złożony z przesiedleńców z różnych rejonów Polski, powoli zapalał się tym wielkim ogniem. Widocznym tego owocem jest zarówno fizyczny, jak i duchowy kościół. Ten, w którym teraz jesteśmy i ten, który nas otacza. Ty, czcigodny księże biskupie, wybierając swoje zawołanie, sięgnąłeś do Ewangelii według świętego Jana. Un unum sint. Aby byli jedno. Słowa z modlitwy arcykapłańskiej Chrystusa, gdy modlił się za przyszły Kościół. I jest to zawołanie na to miejsce i na ten czas. Słowa te mocno wybrzmiały podczas II Soboru Watykańskiego, a święty Jan Paweł II poświęcił im całą encyklikę. Dziś, stojąc w drzwiach chaotycznego świata, Kościół potrzebuje powszechności, stabilności i jedności. Trwanie we wspólnocie, jedność jest darem od samego Boga. Jezus Chrystus podczas ostatniej wieczerzy
modlił się o taką właśnie jedność dla swojego Kościoła. Pochylając się nad tymi słowami, postawiłeś przed sobą bardzo ważne i potrzebne wyzwanie. Księże biskupie, surowe ściany tej świątyni, której początki sięgają XIII wieku, jej pochylone przed ołtarzem tańczące z radości kolumny i my, jej domownicy, witamy Cię serdecznie i z całym otwartym, ufnym i pełnym nadziei sercem pośród naszej wspólnoty modlitewnej, która gromadzi się w Kościele i wokół Niego, budując przepiękną świątynię ludzkich serc. Katedralny, żywy Kościół, z miłością przyjmujący nowego biskupa. Już nie jako naszego gościa, ale jako gospodarza. Najlepszym i tradycyjnym miejscem spotkania jest wspólna uczta. A nie ma piękniejszej i bardziej owocnej uczty niż uczta eucharystyczna. W imieniu nas wszystkich, nie tylko parafian, ale wszystkich kołobrzeżan i gości naszego pięknego miasta, prosimy Cię o przewodniczenie tej mszy świętej, a jej owocem niech będzie krok w kierunku Twojego biskupiego zawołania, abyśmy byli jedno. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa niech będą z wami. I z Duchem Twoim. Choć uroczystość dopiero się rozpoczyna, to padło już wiele ważkich i niezwykle cennych słów. Bardzo za nie księdzu proboszczowi i przedstawicielom wspólnoty kołobrzeskiej konkatedry dziękuję. Odwzajemniam się i tak jak wy witacie mnie z miłością, tak ja swoje dłonie wyciągam ku wam także z miłością i mam nadzieję, że owocem tego wzajemnego otwarcia, owoce tego wzajemnego otwarcia będą piękne i trwałe. Dlatego z całego serca już teraz jestem wszystkim wam, kochani, wdzięczni i za tę życzliwość, której tak obficie doświadczam, i za tę mądrość słów wypowiedzianych ustami waszych duszpasterzy i przedstawicieli, jeszcze bardziej za tę modlitwę, udział w tej Eucharystii, do której wszystkich tu zgromadzonych z całego serca zapraszam, abyśmy mogli to uczynić godnie, owocnie. Przeprośmy teraz, wpisując się tą modlitwą w czas Wielkiego Postu, przygotowania do paschalnych świąt, za wszystkie nasze grzechy, a odkrywając piękno zmartwychwstania i to, co się przez zmartwychwstanie dokonało, z nadzieją wołajmy o dar czystych serc dla nas. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przedobłagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
módlmy się. Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twojego umiłowanego Syna. Ożywiaj naszą wiarę swoim słowem, abyśmy odzyskawszy czystość duszy, mogli się cieszyć oglądaniem Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Rodzaju. Pan Bóg rzekł do Abrama: wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej i z domu Twego ojca do kraju, który Ci ukażę. Uczynię bowiem z Ciebie wielki naród. Będę Ci błogosławił i Twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy Tobie błogosławić będą. A tym, którzy Tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez Ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał. Oto Słowo Boże. Z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najdroższy, weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą. On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona teraz przy pojawieniu się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który zniweczył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię.
Oto Słowo Boże. Sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich, twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie. Wraz z całą wspólnotą, współpracownikami,
osobami życia konsekrowanego, parafianami i gośćmi tej konkatedralnej wspólnoty, drodzy współbracia w kapłaństwie, stanowiący wspólnotę tutejszego dekanatu, osoby życia konsekrowanego, drodzy goście, droga rodzino, kochana rodzino, obecni na tej Eucharystii siostry i bracia. Uświadamiając sobie nasze powołanie, do czego jeszcze bardziej skłania nas przeżywający czas Wielkiego Postu Kościół, stajemy przed niebywałą szansą doświadczenia w tym poszukiwaniu i wpisaniu tejże odpowiedzi jeszcze bardziej wymownie Kościoła. Kościoła, który przeżywa nie tyle zmianę pokoleń, nie tyle zmianę osób sprawujących w Kościele ważne stanowiska, ile Kościoła objawiającego się nam jako wspólnota żywa. Bo to właśnie wydarzenie, w którym uczestniczymy, jest jednym z dowodów na tę żywotność Kościoła, na ciągłą troskę Pana Boga o powierzoną Mu wspólnotę. Dzisiaj przybywamy do tej kołobrzeskiej konkatedry, aby dzień po uroczystym ingresie do koszalińskiej katedry przeżywać podobne wydarzenie, nie mniej ważne, a może nawet ważniejsze, z tego powodu, że w swej tradycji jako Kościół koszalińsko-kołobrzeski odwołujemy się do przywołanego już przez księdza proboszcza wydarzenia, którego współautorem był biskup Reinbern, gdy tu w roku 1000 udzielił po raz pierwszy chrztu kołobrzeżanom. Grodzisko w Budzistowie jest niemym świadkiem tamtych wydarzeń, zaś my jako ludzie wierzący kolejnego pokolenia, kolejnego stulecia, kolejnego tysiąclecia jesteśmy też żywym dowodem tego, że Kościół się rozwija i trwa. I z pewnością przychodzimy tutaj, by przeżyć tę uroczystość z jednej strony świadomi jej wagi, jak słyszeliśmy w słowach przedstawicieli tutejszej wspólnoty parafialnej, mimo Wielkiego Postu nawet tańczą filary tutejszej bazyliki. Ale zdajemy też sobie sprawę, że przychodzimy z tym wszystkim, co stanowi obciążenie i trud ludzi naszego pokolenia. I paradoksalnie przywołując bardzo bogatą i burzliwą historię tych ziem, uświadamiamy sobie, że niekiedy bardziej społeczeństwa, pokolenia przygniatały czasy dobrobytu, aniżeli wyzwania trudności. Dzisiaj wydaje się, że dane nam jest przeżywać podobne doświadczenie. Nie przeżywamy wojny, choć może zmierzamy się z jej efektami, tej wojny, która toczy się za wschodnią granicą. Nie jesteśmy zniewoleni, a raczej jakby z wolnością wielu z nas ma dzisiaj problem, zwłaszcza w granicach własnego sumienia, w granicach własnego umysłu. Staje się zatem ta ciągłość Kościoła, objawiająca się w ingresie kolejnego biskupa, dla nas wszystkich bez wyjątku, bardziej jeszcze okazją do uroczystego i bardzo przez to poważnego i da Bóg przez to bardzo brzemiennego w owoce zapytania, a jak jest z tą ciągłością wielu rzeczy, wielu spraw, także dotyczących ludzkiego ducha w przypadku każdego z nas. Drodzy Chrystusie, siostry i bracia, czcigodni przedstawiciele parlamentu, samorządu, tak jak przed 10 miesiącami, tak i dziś staję pośród was, by z woli papieża Franciszka właśnie kontynuować posługę biskupa w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Wcześniej dane mi było ją rozpocząć w charakterze biskupa koadiutora. Dzisiaj dokonuje się to w zupełnie innym wymiarze poprzez także objęcie tej
konkatedry. Jestem szczerze wdzięczny księdzu proboszczowi Andrzejowi i jego współpracownikom za to, że w tym odcinku posługi biskupa są tak jego wspaniałymi współpracownikami. Dziękuję wszystkim wspierającym tutejszych duszpasterzy, siostrom zakonnym, świeckim i wszystkim wam, którzy tę wspólnotę stanowicie i mieszkając tutaj i co tak charakterystyczne dla Kołobrzegu, przybywając licznie z różnych stron naszej ojczyzny. Przybywam dzisiaj, by w tej wspólnej modlitwie także odnieść się do tych, którzy przed nami budowali historię tej ziemi. Został przywołany niezwykły, niezapomniany kardynał Ignacy Jerzy. Do tego chciałbym dodać odniesienie do mojego poprzednika, biskupa Edwarda. To z jego rąk otrzymałem wczoraj podczas uroczystego ingresu do katedry koszalińskiej pastorał. Dzisiaj on nam również towarzyszy i nie jest li tylko dziełem jubilerów, ale przede wszystkim jest symbolem ciągłości historii naszej diecezji, bowiem wszyscy kolejni biskupi przekazywali go sobie nawzajem podczas podobnych uroczystości. Ma zatem szczególną wymowę i jest niezwykłym znakiem. Bogaci tą odległą i tą niedawną historią diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej wkraczamy w kolejny etap jej dziejów, a nasze kroki opieramy na wielkim i jednoczącym wysiłku naszej diecezji, który uwydatnił się między innymi w przeżywanym niedawno synodzie, w świętowaniu jubileuszu 50-lecia diecezji w jej nowym kształcie oraz trwającej peregrynacji Piety Skrzatuskiej przygotowującej nas do 450-lecia jej pobytu wśród nas. Za niedługo dotrze również i do kołobrzeskiego dekanatu. Na progu kolejnego etapu ponownie odkrywamy zadanie lokalnego kościoła, naszej diecezji. Jak zostało już to wspomniane w przywołanej wypowiedzi arcybiskupa Wyszyńskiego, gdy obejmował on z kolei swoją diecezję, to zadanie to z jednej strony duszpasterska troska o wszystkich, którzy go stanowią, a z drugiej strony także troska o każdego z nas, bowiem nie można innym dać tego, czego samemu się nie posiada. Pragnę wyruszyć na kolejny etap wyznaczonej mi drogi, pełniąc służbę Bogu i Kościołowi, nawiązując, jak również zostało to powiedziane, do zawartego w moim biskupim zawołaniu hasła Ut unum sint, aby byli jedno. Dlaczego? Dlatego, bo przyszło nam żyć w czasach, w których jakby trochę rozpieszczeni. Nie doceniamy tego, czym jest jedność, a mamy ją w zasięgu ręki. Bo przyszło nam żyć w czasach, które są mimo złych doświadczeń z przeszłości pisane różnego rodzaju formami dialektyki w postaci walki, dającej o sobie znać dzisiaj często ze zdwojoną mocą. Obok jawnych aktów agresji toczy się przecież i sami to czujemy, taka walka, która zostaje ubrana w dobrze brzmiące hasła pluralizmu, autonomii, postępu. A w rzeczywistości w wielu przestrzeniach jest pielęgnowaniem konfliktów, a nie ich eliminowaniem. Czasami przy naszym współudziale. Lekkomyślne podchodzenie, mylenie różnorodności, pluralizmu z tym, co ludzi naprawdę trwale dzieli, sprawia, że często stajemy na krawędzi nie tylko jedności, ale też i wojny. Może nie w wymiarze militarnym, ale w wymiarze humanitarnym. Dlatego więc ten czas doświadczenia, może nie tak bliskiego nam, ale jednak nieodległego, jakim jest wojna za wschodnią granicą, ciągle trwałe i dramatyczne skutki, choć chcielibyśmy może o nich zapomnieć, światowej epidemii, które nie tylko postawiły nas przed bardzo wymagającymi wyzwaniami natury ekonomicznej, medycznej, ale jeszcze bardziej pokazały, w jakim stanie, w jakiej kondycji jest każdy z nas,
a zwłaszcza dramatycznie odkryły kondycję naszych domów, naszych rodzin. Często niestety już tak ich nie można nazwać. Dlatego właśnie te doświadczenie ostatnich miesięcy i lat jest dla nas szczególnym wyzwaniem w odkrywaniu tego, co znaczy międzyludzka jedność i jak bardzo jest ona potrzebna. Żeby ją zrozumieć, trzeba w pewnym sensie się przejąć i tym, czym jedność jest, ale też i tym, czym może być jej brak. Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał, że brak międzyludzkiej jedności, wojny, nienawiść biorą się z braku wewnętrznego pokoju. I dlatego właśnie on sam, rozpoczynając swój pontyfikat w Rzymie na placu Świętego Piotra w roku 1978, mówił do młodych ludzi i do wszystkich pokoleń: otwórzcie drzwi Chrystusowi. Dzisiaj przywołuję ten apel, bo on nie tylko nie stracił na aktualności, ale w polskiej rzeczywistości stał się przynaglającym zadaniem. Bowiem coraz częściej dotyka nas obawa, że jeśli pozwolimy Chrystusowi wejść do naszego wnętrza, jeśli całkowicie i szczerze otworzymy się na Niego, to może On nam zabrać coś z naszego życia. Nie boimy się ryzyka, coraz częściej boimy się ryzyka niedostatku, choć wiele mamy. Boimy się pozbawienia wolności, choć cieszymy się nią w całym zakresie. Właśnie dzieje się tak dlatego, że jest w nas jakiś wewnętrzny niepokój i brak bezkompromisowego otwarcia swoich serc na wartości, które przynosi Chrystus. Miłość, owszem, ale tylko dla nielicznych. Tolerancja, owszem, ale tylko dla tych, którzy mają takie poglądy jak ja. Otwartość, owszem, ale tylko dla tych, którzy są mili memu sercu. Nie o to chodzi w prawdziwej jedności. Rozpoczynając posługę pasterską w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, wdzięczny jestem każdemu za dar modlitwy oraz za zaangażowanie w pełnienie zadania powierzonego nie tylko biskupowi przez Chrystusa. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Właśnie z tego zapewnienia warto zaczerpnąć jak najwięcej siły. Bowiem często przychodzi nam żyć we współczesnej dobie z wiarą, która nie do końca jest pewna tego, że jest pewna. Dlatego to zapewnienie Chrystusa: jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, może nadać czasami chwiejącym się nogom jeszcze większej pewności i skuteczniej przezwyciężać bolączki współczesnego świata, bolączki niejednego z nas. Właśnie z tego powodu teraz mamy szansę jeszcze bardziej zgłębić wymowę tego powołania, które spoczywa na nas, na wspólnocie Kościoła. Zarówno powołania w odniesieniu do biskupa, jak i wspólnoty diecezjalnej. Jeżeli bowiem biskup jest powołany do tego, aby służyć braciom i być znakiem jedności w wierze Kościoła partykularnego, to my jesteśmy powołani do czerpania z tego daru. Jeśli biskup jest powołany do głoszenia Słowa Bożego, celebrowania uświęcającej liturgii oraz prowadzenia ludu Bożego do zbawienia, to my jesteśmy powołani do czerpania z tej posługi i uświęcania się w imię własnego zbawienia. Kiedy rozpoczynała się epidemia, dramatycznie reagowaliśmy na sanitarne ograniczenia, między innymi w ilości osób uczestniczących w nabożeństwach. Czy ta sama gorliwość towarzyszy nam, gdy ustały epidemiczne ograniczenia? Żenujące jest, jak dziennikarze niejednych gazet, portali, stacji telewizyjnych i radiowych prześcigają się w radosnym informowaniu, jak to spadła duchowa, religijna kondycja polskiego i nie tylko polskiego społeczeństwa i że mniej ludzi korzysta właśnie z tego zadania Kościoła, jakim jest celebracja liturgii, szafowanie sakramentów. Może czasami w jakiś sposób
przyznajemy rację, uzasadniając w taki czy inny sposób te głosy. Ale dzisiaj okazja, by w tym radosnym momencie przeżywania ingresu, uroczystej inauguracji, posługi kolejnego biskupa, postawić sobie pytanie, na ile jestem otwarty na to, co Pan Bóg nieustannie w dziejach Kościoła przez Kościół daje każdemu z nas. Dla ubogacenia naszego wnętrza, dla umocnienia naszej wiary, dla stworzenia fundamentów, na których zupełnie inaczej będziemy budować nasze domy, rodziny, społeczeństwo także. Idąc dalej w naszej refleksji, podejmujemy próbę odczytania Bożych planów i uświadamiamy sobie też, że wielkopostne okoliczności, które nam towarzyszą, jeszcze bardziej otwierają o nas na łaskę zbawienia. Tak dzieje się wtedy, kiedy jesteśmy jeszcze bardziej otwarci na sakramenty, ale też i gdy jesteśmy skłonni do dynamicznego przeżycia czasu Wielkiego Postu. Drodzy Chrystusie, siostry i bracia, także łączący się z nami za sprawą internetowego przekazu. Oto Wielki Post to czas, który owszem pisany jest fioletowym kolorem liturgicznych szat, ale jeszcze bardziej pisany jest uczynkami miłosierdzia, postem i modlitwą. Te oczywiste praktyki, które nazywa katechizm dobrymi uczynkami, to wydarzenia, które poprawiają kondycję człowieka. Wiele razy zaskakuje mnie oburzenie niejednego z ludzi, których przychodzi nam spotykać na naszej drodze, którzy zarzuciwszy dawno modlitwę, kontakt z Bogiem, teraz, gdy coś w ich życiu się nie udało, mówią, jak Pan Bóg mógł do tego dopuścić. Czas Wielkiego Postu jest czasem niezwykle cennego treningu, ascezy. Asceza, askein, znaczy ćwiczyć się. Czyż może ktoś zostać mistrzem olimpijskim czy jakiejkolwiek innej dziedzinie, dyscyplinie bez podejmowania ćwiczenia, bez praktykowania tej aktywności, w której chce współzawodniczyć z innymi? Dlaczego zatem dziwimy się, że brakuje nam duchowej kondycji, siły, wiary, kiedy nie troszczymy się o to, by ją w sobie rozwijać? I właśnie dlatego czas Wielkiego Postu, który łączymy z tą dzisiejszą uroczystością, jest czasem niezwykłej oferty, może nam dobrze znanej, a może za dobrze znanej, że trochę się do niej przyzwyczailiśmy, aby na powrót w naszym życiu więcej było rozmowy z Bogiem, byśmy byli z Nim w ciągłym kontakcie. Gdy słyszymy o różnego rodzaju problemach pomiędzy młodszym a starszym pokoleniem, często od tych, którzy zajmują się zarazaniem tym problemom, słyszymy, metoda owszem ważna jest, ale najważniejsze jest, byście chcąc pomóc młodym czy tym, którzy są w trudnościach, mieli z nimi kontakt. Pan Bóg może nam pomagać, ba, może rozwijać nas, może wznosić nas na wyżyny świętości tylko wtedy, gdy będziemy z Nim w kontakcie. Dlatego więc modlitwa. Jest w Wielkim Poście czas na swoistego rodzaju powściągliwość. Powściągliwość, którą zawieramy w słowie post. To właśnie post był przedmiotem prześmiewczej i mocno przereklamowanej piosenki pewnego celebryty, w którym nabijał się z chrześcijan, którzy poszczą, nie poszcząc. Można i tak spoglądać na życie, na wiarę, będąc tolerancyjnym, innych wyśmiewać. Chcemy raczej być tymi, którzy odkryją na nowo wartość owego postu, po to, aby wpisał się w nasze życie i nadał mu jeszcze większą wartość. By na przykład przedmioty, czy jakiegoś rodzaju niewłaściwe, a nawet właściwe wydawałoby się z pozoru zachowania, nie panowały nad nami, lecz my nad nimi. Byśmy żyjąc w dobie wolności, wolność akcentując, manifestując ją w różnych marszach, najważniejszy jest wybór, wykrzykując, nie byli ludźmi, którzy z tego wyboru albo rezygnują, albo podejmują wybory, które ostatecznie
są bardziej przeciwko nam, aniżeli dla nas. Jest jeszcze jałmużna. Jałmużna w polskim języku dzisiaj przybrała znaczenie pejoratywne. Jałmużna to dać coś, czasami z poczuciem wyższości, nawet pogardy. Nawet kiedyś z ust duchownego usłyszałem, gdy coś otrzymywał, nie jestem jałmużnikiem. Jałmużna w rzeczywistości to dar najbardziej czystej i wzniosłej miłości. To dar, który ofiaruje człowiek człowiekowi, nie tylko widząc jego potrzebę, ale jeszcze bardziej odkrywając w sobie potrzebę dzielenia się miłością z bliźnimi. Bo jeden Pan Bóg wie, co jest bardziej potrzebne, czy być obdarowanym, czy umieć obdarowywać. Chcemy w tym momencie naszej refleksji przywołać ogromny dar obdarowującego serca wielu polskich domów i obywateli, także przynależących do wspólnoty Kościoła, który uwydatnił się w przyjmowaniu w sposób niezwykle gościnny, budzący podziw całego świata, przybyszów za wschodniej granicy dotkniętych zbrodniczą wojną. 8,5 miliona osób znalazło krótszą lub dłuższą gościnę w polskich domach, wsparcie od polskich organizacji, parafii, samorządów, instytucji państwowych. Dzisiaj warto to przywołać, by ten często niszczący w publicznej narracji głos, że jesteśmy mało warci, że tak niewiele potrafimy, że nie tylko nie chodzimy do kościoła, ale w ogóle z wieloma rzeczami mamy problem, by ten dołujący nas często zewnętrzny, świecki i obcy duchowi humanitarnemu głos został przezwyciężony poprzez dostrzeżenie tego, co w nas dobre i co tak bardzo widoczne, choć może nie zawsze przez wszystkich doceniane. Ktoś powiedział o tym zrywie miłosierdzia wobec naszych sąsiadów za wschodniej granicy, że to były drugie narodziny Solidarności. Bardzo to trafne ujęcie. Wróćmy jeszcze na koniec do naszej diecezji, bo jakby nie było, właśnie ingres jest bardzo mocno związany z konkretnym kościołem partykularnym, z konkretną diecezją. Historia naszej diecezji, co już tu wielokrotnie zostało powiedziane, sięga tysięcznego roku. Sięga tego, co właśnie wydarzyło się tu w Kołobrzegu. Stąd, tak jak powiedziałem, szczególna ranga tej dzisiejszej modlitwy i tego dzisiejszego ingresu, tej dzisiejszej inauguracji mojej posługi. Ale ta ranga to nie jest jakieś dowartościowanie przybywającego biskupa. To jest powód do dostrzeżenia tego faktu przez każdego z nas. Chodzimy po tej ziemi pisanej tak niezwykle bogatą i często też dramatyczną historią minionych wieków i pokoleń. Przywołujemy zwłaszcza to, co pisało tę diecezję przez ostatnie 50 lat, po to, byśmy jeszcze bardziej odkryli bogactwo naszego lokalnego kościoła. Diecezja koszalińsko-kołobrzeska jest bogata wiarą pokoleń ludzi mieszkających na tej ziemi i do niej przybywających. Bogata jest historią, z którą tu przybywali i którą przybywszy tutaj dalej na tej ziemi pisali. Miarą tego bogactwa są ludzie i znajdujące się tu wspólnoty parafialne, sanktuaria, z Krzatuszu, na Górze Chełmskiej czy Górze Polanowskiej i w Słupsku, dzieła ewangelizacji, katechizacji, dzieła miłosierdzia, prężnie działająca Caritas, liczne miejsca pomocy uchodźcom, domy miłosierdzia, do tego ogromne zaangażowanie w duszpasterstwo dzieci i młodzieży, by wspomnieć spotkania w Skrzatuszu, czy czuwania młodych w Adwencie i Wielkim Poście. Kościół wszędzie i zawsze ma taką samą misję. Choć inni mieszkają ludzie, i inne niekiedy są okoliczności. Święty Paweł przypomina nam, że programem życia i działania Kościoła jest sam Chrystus, który jest drogą, prawdą i życiem. To nie retoryczny zwrot, ale to niezwykła treść,
którą wypełnia swoją osobą sam Chrystus. Dociera do nas jeszcze bardziej, gdy za każdym razem na serio pochylamy się nad słowami Ewangelii, chociażby uroczyście proklamowanymi w naszych świątyniach. Gdy 10 miesięcy temu przychodziłem do diecezji, biskup Edward, witając mnie, powiedział: pokochałem tę diecezję, proszę i ty ją pokochaj. Dzisiaj staję pośród was i chcę, dziękując wam, powiedzieć, że to się stało. I stało się to w największym stopniu dzięki wam, kapłanom, osobom konsekrowanym, świeckim zaangażowanym w życie tej diecezji, także licznie przybywającym nad Polskie Morze gościom. Dzięki już niezliczonym spotkaniom, rozmowom, trudno po prostu było nie zakochać się w tej diecezji, w każdym z was. Staję dzisiaj w tej wspólnocie gromadzącej się pod przezacnym i bogatym w historię dachem tej kołobrzeskiej bazyliki, świadku wielu dziejów, tych znanych i tych może przeżywanych w skrytości serca mieszkających tu przez wieki ludzi. Staję ze świadomością, że Pan Bóg wyznacza nam kolejny etap tej drogi, która pisze życie Kościoła i od nas zależy, czy to zadanie wypełnimy w jak najlepszym stopniu. W naszej wspólnej wędrówce pragnę więc dzisiaj z wami, przeżywając tę Eucharystię, prosić o pomoc. Naszą Panią Skrzatuską, Matkę Miłości Zranionej, naszej nadziei oraz świętych patronów Wojciecha i Maksymiliana. Ale też staję, aby prosić was o modlitwę i o wsparcie. Sam ze swej strony je z całego serca. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jako znajmie pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków: wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego. Jednego mamy Ojca Boga, dlatego jako dzieci Boże z ufnością wołajmy teraz we wspólnych potrzebach. Za papieża Franciszka, wygłoszona przez niego nauka na rzecz ubogich i potrzebujących była przyjmowana we współczesnym świecie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Za biskupów naszej diecezji, za obecnego wśród nas biskupa diecezjalnego Zbigniewa, aby wśród swojej posługi spotykali się z ludzką życzliwością, a przez to prowadzili innych do spotkania z żywym Bogiem. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Za powołanych do służby kapłańskiej w naszej diecezji, aby z odwagą przyjęli zaproszenie do służby w naszym diecezjalnym kościele. Ciebie prosimy,
Wysłuchaj nas, Panie. Zarządzących państwami, aby ustanawiając obowiązujące prawo, kierowali się zawsze dobrem każdego człowieka. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za zmarłych, szczególnie z naszej wspólnoty parafialnej, aby otrzymali życie wieczne w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za nas samych, aby doświadczenie Bożej miłości było dla nas umocnieniem oraz impulsem do dawania świadectwa innym ludziom. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Chwała niech będzie Tobie, Boże, bo nieustannie pochylasz się nad nami, ludźmi, i nam błogosławisz. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało, z wielu ziaren pszenicznych się ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę za Twoją, na cześć chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz w całej ludzkości. Wszechmogący Boże, niech ta ofiara wyjedna nam przebaczenie grzechów i niech uświęci nasze dusze i ciała, abyśmy godnie obchodzili święta wielkanocne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca. Wznosimy się do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe.
abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On po zapowiedzeniu uczniom swojej śmierci na świętej górze odsłonił przed nimi blask swojego bóstwa i wezwawszy na świadków Mojżesza i proroka Eliasza upewnił nas, że przez cierpienie dojść możemy do chwały zmartwychwstania. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełny są Święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Marią, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami, ze świętym Wojciechem i Maksymilianem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Zbigniewa, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzone tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjedna ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie rzuć nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Me.
oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.
się. Boże nasz Ojcze, przyjąwszy Najświętszy Sakrament, składamy Tobie dziękczynienie za to, że nam pielgrzymującym na ziemi już teraz pozwalasz uczestniczyć w życiu wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Zwykle w tym miejscu są jeszcze ogłoszenia parafialne, ale dzisiaj z racji tej wielkiej uroczystości poproszę, abyście się zapoznali z nimi w gablotach i na stronie internetowej naszej parafii. Zapraszam dzisiaj na Gorzkie Żale jeszcze na godzinę 18 z kazaniem pasyjnym i oczywiście na drogi krzyżowe. Przypomnę, w Bazylice są w każdy piątek 3 drogi krzyżowe o godzinie 15, w godzinie Miłosierdzia, potem o 16.20 dla dzieci i o godzinie 18.15 dla dorosłych i dla młodzieży. Teraz zapraszam panią wiceprezydent, aby odczytała list pani prezydent, który nadesłała właśnie z racji naszej dzisiejszej uroczystości. Ekscelencjo, w imieniu pani prezydent Anny Mieczkowskiej, która jest dziś nieobecna w mieście, proszę przyjąć tych kilka słów. Proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje i wyrazy szacunku z okazji uroczystości ingresu Ekscelencji do Bazyliki Konkatedralnej pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kołobrzegu. Nowe wyzwania, jakie przyniosła Ekscelencji blisko rok temu nominacja do posługi w naszej diecezji jako biskupa koadiutora, zrealizował Ekscelencja jako dobrze wypełnione zadanie w polskim planie. Planie, które przywiózł jego Ekscelencję dziś do Kołobrzegu. Zatem dostojny księże biskupie, raz jeszcze, wniszując ingres uszczę wielu łask Bożych, niech te w połączeniu ze wsparciem otoczenia, zarówno wśród duszpasterzy, jak i wiernych, sprawią, że posługa Ekscelencji przyniesie dobre owoce naszej koszalińsko-kołobrzeskiej diecezji. A zdrowie oraz siły ducha i ciała niech nigdy nie zawodzą Ekscelencji, czyniąc go dobrym pasterzem dla ducha wieństwa i naszej wspólnoty. Prezydent miasta Kołobrzegu, Anna Mieczkowska, od siebie dodam tylko, że polecamy codziennej modlitwie księdza Ekscelencji naszą małą kołobrzeską wspólnotę samorządową. Padło tutaj dzisiaj tak wiele pięknych słów, że ja już nic piękniejszego nie wymyślę. Bardzo dziękuję księże biskupie. Tak jak powiedziałem na początku, cieszymy się, że od razu po ingresie do katedry koszalińskiej jesteś dzisiaj z nami. Bardzo dziękujemy za Twoją modlitwę. Dziękujemy za słowo skierowane do nas i jestem pewny, że będziemy się jeszcze wielokrotnie tutaj widywali, dlatego że jest to Twoja katedra. Wam wszystkim bardzo dziękuję, bracia i siostry. Dziękuję moim współbraciom, kapłanom. Dziękuję osobom życia konsekrowanego. Dzisiaj też gościmy siostry Palotynki, oprócz naszych sióstr Felicjanek. Bardzo dziękuję wszystkim przedstawicielom władz samorządowych, parlamentarnych. Dziękuję również panu podpułkownikowi za obecność, za reprezentowanie naszych służb mundurowych. Wam wszystkim, bracia i siostry, bardzo dziękuję za waszą obecność. Dziękuję za modlitwę również tym, którzy łączyli się z nami poprzez transmisję internetową. Księdza biskupa bardzo proszę o jego pasterskie błogosławieństwo. Potem w czasie pieśni na wyjście asysta wróci do zakrystii. Natomiast ksiądz biskup, bardzo go proszę, aby pozostał na stopniu komunijnym. Jeśli ktoś chce go osobiście powitać czy złożyć życzenia, to będzie to właśnie ten moment. Jeszcze raz wszystkim Bóg zapłać. Ja tylko się dołączam do tych życzeń, podziękowań wypowiedzianych przez księdza proboszcza. Jestem niezmiernie wdzięczny, że w tym dzisiejszym dniu, jak powiedziałem, wcale nie mniej ważnym, a może ze względu na miejsce i wymowę tego miejsca jeszcze ważniejszym, się zgromadzili i że wspólnie mogliśmy się modlić.
Proszę o przekazanie pani prezydent Anny Mieczkowskiej wyrazy szacunku i podziękowania za piękne słowa i życzenia, a jeszcze bardziej ujmujące stały się pani wiceprezydent słowa z prośbą o modlitwę za samorząd. Obiecuję ją solennie. Dziękuję przedstawicielom parlamentu, samorządów, już wspomniałem, służb mundurowych, także księdzu kapelanowi, a szczególne podziękowania niech zabrzmią na koniec pod adresem kapłanów, przede wszystkim posługujących w tej konkatedralnej bazylice, księży kanoniku Andrzeju wraz ze swoimi współpracownikami. Proszę przyjąć nie tylko słowa prośby o to, byśmy właśnie w realizacji zadań, które spoczywają na konkaterze, ze sobą współpracowali, ale też i na tym etapie, mając za sobą 10 miesięcy dotąd w pewnym sensie obserwacji i wczuwania się, wyrazy ogromnego szacunku i za tę posługę gorliwą i bardzo kompetentną w tej bazylice. Ona jest taką niezwykłą wizytówką naszej diecezji wobec przybywających tutaj bardzo licznie z różnych stron Polski i świata turystów. Tym bardziej dziękuję za takie godne reprezentowanie naszej diecezji. Z całego serca dziękuję wszystkim kapłanom dekanatu zgromadzonym na tej mszy świętej. Wczoraj zgromadziliśmy się jako cały kościół diecezjalny, dzisiaj tu, w tej kameralnej, ale przez to także bardzo ważnej wspólnocie, i każdemu z was przekazuję moje serdeczne pozdrowienie, ale także i zapewnienie o, jak tylko potrafię, ludzkim, ale też i biskupim otwarciu na każdego z was i o współpracę w realizacji tych zadań, o których mówiliśmy dzisiaj w homilii, bardzo gorąco proszę. Z szacunkiem zwracam się do osób życia konsekrowanego, ciesząc się też, że obok posługujących tutaj bardzo gorliwie, co wielokrotnie ksiądz proboszcz podkreśla, sióstr Felicjanek, są także siostry Palotynki. U ich boku się wychowywałem. Można powiedzieć, nabierałem też pierwszych szlifów duszpasterskich, gdy chodziłem do domu dzieci specjalnej troski na ulicy Marczewskiego w Gdańsku. Tam widziałem waszą ofiarną służbę właśnie dzieciom, młodzieży z tego rodzaju problemami, im rodzinom i ich rodzinom. Dziękuję z całego serca wszystkim świeckim zaangażowanym w życie Kościoła, katechetom, dziewicom konsekrowanym i zaangażowanym w tę liturgię, ministrantom, chórowi, panu organiście, posługującym w tej bazylice. Szczególne pozdrowienia kieruję na koniec i podziękowanie pod adresem wszystkich gości. To szczególne wyzwanie, które staje przed bazyliką, gdy przybywają tu, jak wspomniałem, liczni goście. Ale to też ogromny dar, który wnosicie, przynosząc różne tradycje, różne zwyczaje, pewnie też i różne oczekiwania z różnych stron Polski. I jak ksiądz proboszcz i posługujący tu duszpasterze wiele razy to podkreślają, bardzo aktywnie, chociaż przybywacie na krótko, włączacie się w życie tej parafii, stanowiąc taki niepowtarzalny i wyjątkowy charakter Kołobrzegu, także tej parafii. Witamy was i życzymy dobrego czasu nad morzem dla ciała, ale także i dla ducha. Wszystkim z całego serca dziękując raz jeszcze, pragnę błogosławić. Przyjmijcie to błogosławieństwo jako wyraz mojej najgłębszej wdzięczności, ale też i mojego oddania. Po to posyła mnie Pan Bóg w tej roli. Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą. Proszę jeszcze pozwólcie na mały suplement w tej wdzięczności. Byłbym niewdzięcznikiem, gdybym nie podziękował mojej rodzinie, zwłaszcza siostrze i przyjaciołom, którzy też do Kołobrzegu dotarli. Dziękuję wam za waszą obecność i modlitwę.
dobrze, gdy medycyną stoi taką uzdrawiającą, nawet wskrzeszającą czasami. No i też domowy kościół. Jeszcze rozumiem, domowy kościół, pierwszy krąg. Pierwszy krąg. Ten najpoważniejszy. Tak. Wszystko tym czas. Zgłosza Pożego zapewniamy o naszej modlitwie. Zmiewa się oczywiście od wszelkich pomysłów medycznych. Dziękuję bardzo. I życzymy przede wszystkim zdrowia, siły. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Po prostu cóż powiedzieć, no. Tak wszechstronne i duchowe, i takie cielesne tak, życzenia, to jest dobre na każdej poszczególnej. Dziękuję bardzo. Wam tego samego życzę. Zabawiam się. Średni czas oczekiwania. Panie wójcie, gdzie pan mi się schował, że ja pana nie powitałem? Gdzieś w tłumie. No przecież by wójt. Wójt gminy Kołobrzych bardzo mi pomógł przyjechać w Budzistowie. Naprawdę wiem, jestem niezmiernie właśnie wdzięczny. Jedną z pierwszych rzeczy, kiedy przyjechałem, to właśnie zawieźli mnie i pokazali tak, właśnie Budzistowo. Dzisiaj zresztą wspomniałem Budzistowo. Tak, wiem. Wrażliwość księdza biskupa jest na nas, miód na nasze serce, że tak powiem. Witam w imieniu mieszkańców gminy wiejskiej Kołobrzych, a mam prezencik taki kruchy, że bałem się tu w kościele go mieć, dlatego jest na recepcji w hotelu Centrum. Także zapraszamy na obiad. Proszę o objęcie opieką mieszkańców mojej skromnej gminy. Dziękuję za zaproszenie. I też cieszę mówię, się, że... jeszcze raz przepraszam, bo gdybym pana zobaczył, to gdzieś pan był... To tylko pokazuje, jaką osobą jest pan. No. Rozumiem, że teraz nam idziemy się pan nie odmawia naszego spotkania. Tak, zapraszam. Widzę, biskup jest skromny prezent od wspólnoty nauka dokumentalnej. O, za... Dziękuję. Błogosławieństwa dla nas. Z całego serca. Proszę mi łapać do dołu. Witam z całego serca. Idź dołu, 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 macie. Tak, dołu, dołu. Was, wszystkie siostry i braci po piecu. Który rok jest księżyc Sebastianie? No właśnie, ze Stryjewskim, z Januszem spotykałem się, teraz między innymi z wami spotkania, a będzie wyznanie wiary w Koszalinie, najstarszym. Do zobaczenia, pozdrowienia dla wszystkich. Bo tu ojciec z dłoni chodzi. Jesteśmy nie z tej diecezji. O, a skąd jesteście? Jesteśmy w Gryfic na Pogranicy. Gryfic. W Gryfice zawsze mi się kojarzą z księdzem Joachimskim, Fejskim. Dlatego podeszliśmy. A ja, moja, jego mama był, tak. Jego mama i moja babcia to były dwie koleżanki bardzo. Zawsze przyjeżdżał do Gdańska na urlopy. No proszę. Wczoraj... Tak? O, proszę powiedzieć, żeby przypomnieć mi godność. To będę... Mazur, to zapamiętam. To będę zapamiętał. Absolutnie nie mam przemówić. Proszę zobaczyć, ile przyjemnych samych wspomnień wywołaliście w swoim podejściu. Dziękuję bardzo. Po prostu obiecujemy modlitwę, żyjemy tą katedrą. Zauroczeni byliśmy naprawdę biskupem Edwardem. To no, miód na serce panie. I naprawdę nie będę korzystał z tego. Niech Wam błogosławi, czyli to Wasze oddanie i konsekrację na Ojcu. Dla Was i dla tych, pośród których jesteście. Dziękuję za zaangażowanie. Na wieki wieków. Ja jestem stałą już kobietą, stałą. No nie widać tego. Podobno, na raz wróciły z racji zdrowia do Polski. Kończył pracę zawodową ze Szczecina. Tego sobie życzę, nie miejmy nadzieję, ale to już od Pana Boga zależy. My robimy, co do nas należy. Właśnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No właśnie, czemu? Tak. Dziękuję, cieszę się, że możemy się teraz tak spotkać. O, a mi to... W twój próg, obfity szczęścia zdrój, niech wieniec różku życia plusz, okraszą żywot twój. Wszystkiego dobrego się życzę. Zapłać się za takie śpiewanie, takich jeszcze nie miałem życzeń. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Jakie duże wyznanie.
Dziękuję bardzo. Chciałbym taką prośbę, żeby matka była w Boże, że przecież też już może pomóc to wszystkie, ale nie ma. A, to jeszcze będzie go tak skończył. Taka mam prośbę. Zakryści siostra jeszcze. Skończył się. Tak. Póki co Maksymilian, albo jako nasz patron. Ale w zakrystii jest Matka Boża Krzatucka. Można podejść tam siostra. Da, tak, no tak, tak, tak. Proszę tam podejść. Dzięki Matki Boże. Dziękuję bardzo. Dzień życzę więzienia z wnukami, synowymi, wnukami, synami, córkami. Dziękuję. To pozdrowienia też dla całej rodziny, wszystkich, którzy reprezentujecie. Szczęść Boże. Dużo zdrowia. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrze. Dobrze. Będę starał się dobrzeć. Szczęść Boże.